Darocca. Jedno z przecudownych, malowniczych miasteczek. Przepełnione zabytkami. Położone między Walencją a Saragossą. Tu przechowuje się Corporales, czyli cud eucharystyczny sześciu komunikantów, które zamieniły się w czasie bitwy z Maurami w ciało Jezusa. A my jesteśmy na samej górze. Nie na samej. Znajduje się mała kapliczka. Katedra de Darocca, płaskorzeźba z Corporales, otwarte codziennie od 11 do 1. Wszystko na tle malowniczych gór. Same zabytkowe budyneczki. Jesteśmy w Muzeum Słodyczy i Cukiernictwa Darocca. Oprowadza nas pani z Polski. Pokazuje nam, jak kiedyś produkowano cukierki, lizaki, lody, świece. Na przykład tak wyglądała pierwotna lodówka. Trzeba było bardzo szybko sprzedać lody. Jak przechowywano jajka, aby mogły przetrwać rok od zebrania. Różne maszyny. Na przykład fenomenem jest, że robiono młotki, lizaki. Maszyny do produkcji cukierków, różne formy do produkcji tych cukierków. Różne wzory. Tak wygląda taka maszynka. Specjalne zbiorniki do masy cukierkowej. Kotły z mosiądzą. Prasy, maszyny do rozdzielania migdałów. Wszystko ma ponad 150 lat. Maszyna, którą kiedyś ugniatano kakaowca. I różne foremeczki. Najstarsze wzory. Foremki do cukierków. Do czekoladek. Przyzwyczajenie, że to maszyny wszystko robią. A kiedyś ludzie to robili wszystko ręcznie. A teraz wchodzimy do najstarszej ciastkarni z Darocca. Tu jest produkt, który jest najdłużej tutaj wyrobiany. Wszystko własnej produkcji. Aż się nie chce wierzyć. To są Moscatelicos. To jest taki produkt, który zrobiliśmy na, do naszego sklepu w Karinina, gdzie mamy, gdzie jest właśnie, żeby z winem. Jest robione to takie wiszkopciki z winem, później z
orzechami laskowymi i też z właśnie rodzynkami w winie. To nasze cukierki, takie czekoladowe, które robimy w różnych kształtach. Nasze rozkijas to jest właśnie produkt najstarszy, już od ponad 140 lat go robimy. Dżemiki? Dżemy, tak, nowe. Te są właśnie nowe, to dopiero co wyszły te dżemy. Zrobiliśmy takie właśnie nowoczesne. Miłość, nadzieja i przyjaźń. A niestety przyjaźń. Przecudownie. To produkty takie bieżące w sprzedaży? Tak, tylko że już o tej godzinie to już dużo jest sprzedanych ciasteczek. Nie ma wszystkich. I taki nasz ważny też produkt, trenta della mora, czyli warkocz księżniczki arabskiej. Trenta. Tak. Czyli typowo regionalne dla tego regionu. Proszę bardzo. Drożdżowe ciasto. I tu mamy różne właśnie nasze też takie bardzo ważne ciasteczka Mudéjares, bo tutaj w Daroka jest bardzo dużo architektury związanej z kulturą arabską. Tak. Nawet autostrada nazywa się Autobia Mudéjares. I też frutas de Aragon, czyli owoce z Aragonu. To są owoce kandyzowane w czekoladzie. Bardzo ważne właśnie, wpakowane w takie dwa... A ja wiem, Dobrze, dobrze. Czekoladki, cała gama czekolad, czekolady z miętą, z kawą, z szafranem, z solą, z pistacjami, z cynamonem, z kokosem i mleczne. A to są nasze wyroby właśnie takie... Pamiątkowe, tak. Bazylika del Pilar, albo też na przykład Grujas de Gallocanta, czyli żurawie. O tym miejscu wam nie powiedziałam. To jest bardzo ładne miejsce, które jest 17 km stąd.